Co chciałem ci powiedzieć, bardzo mi się podoba twoja bluza, koszulka, sweter. Sweter. No, no, no podoba mi się. No. Smutno mi i potem jest na dole jeszcze Boże. No. Tak. No, ale to jest Mickiewicz, nie? No, no nie wiem. A, pardon! Słowacki. A. Słowacki, sorry. Smutno mi, Boże, dla mnie na zachodzie rozlałeś tęczę blasków promienistą. Przede mną gasisz w lazurowej wodzie gwiazdę ognistą. Choć mi tak niebo ty złocisz i morze, smutno mi, Boże. Boże. Włod, da co? Się robić filmy na odległość. Da się robić filmy zachowując bezpieczny dystans. Da się nagrywać filmy przez internet, nie trzeba wychodzić z domu. Nagrywamy telefonami, teraz widzicie Włodka. Tak. Nagrywamy normalnie telefonami na dystans, zachowując bezpieczny... Da się? Nie. Proszę Państwa, jest filmik na YouTube, który się nazywa Jak śpiewa Karol Paciorek z takim emoji, takim... Takim, czy na pewno fajnie? I to jest na kanale Gosia Sacała, trener głosu. 91 tysięcy subskrypcji. Pani, która się zajmuje profesjonalnie głosem, będzie profesjonalnie recenzować śpiew Karola. Ja już widziałem fragment, dlatego chciałem to obejrzeć. Czy chcesz zobaczyć filmik ze sobą w roli głównej? Bardzo. Nie. Bardzo. Boję się. Jest nowa seria. Jest seria YouTuber ocenia YouTuberów. I będzie to... Czy to będzie szkalowane? W sensie nie, no jest Sacała. Sacała to tak jak prawie szkala. Będzie to okropne. Dla mnie to pewnie będzie bardzo złe, bo wiecie jak to jest, nie? Jakby otwieram teraz puszkę Pandory. Ale ona sugeruje, że ja źle śpiewam, Włod. Ona w pierwszym zdaniu sugerowała, że ja śpiewam. Oglądając największy hit muzyczny tego kanału. Stresujesz się. No bo będzie mnie oceniać teraz wokalnie. Będzie mnie laską oceniać. Wiesz, co ja źle zrobiłem w życiu, żeby teraz laska, która się zajmuje emisją głosu, na moje improwizowane piosenki śpiewane w ogóle powiedziała, no tu nieczysto. No nie, no tyle to ja wiem. Nie robi tego na serio. Tak mi się zdaje. No kurde. Ja nie mogę. Typu przerywnik artystyczny, znam trochę lekkostronniczy. Karol Paciorek nie robi tego na serio, to już mamy ustalone. Co jest tak w połowie prawdą, w połowie... Nie wiem. Ja myślę, że to jest trochę na serio. To ja myślę, że jak ty śpiewasz, to jest 70% na nie na serio i 30% na serio. To jest taki miks. Dobrze. Humor. Nieważne. Myślę, że te przerywniki artystyczne też są humorystyczne z założenia. Także po pierwsze, nie traktujemy tego na serio. Po drugie... Ja ciebie też nie traktuję na serio. Właśnie trochę, tu mam trochę zawód, bo wolałbym, żeby to było traktowane na serio, ale wydaje mi się, że jest potem to traktowane na serio, więc poczekajmy. Mikołajki. Mikołajki. To jest nasz największy przebój, Karol, jakby co. To jest największy przebój, to jest prawda. No. Życia, gdy... O Jezu, jak się krzywi! Przestań się krzywić! Nie masz prawa! Ładny ton głosu. Ładny ton głosu. No! Ale wykonanie? Nie ma czystości, ale okej. Okay. Pragnę cię na święta, ty do domu przyjdź. Za granicą. Było 6 lat temu, czy 5. Nie chciałem tego bardzo nagrywu gitarowego. To jest bardzo proste, Gosiu. Ja to śpiewam z głowy, wymyślając na bieżąco, więc macałem sobie gryf, bo nie wiedziałem, co zrobić z ręką. Dobra, okej, chcę pochwalić. Karol zrobił takie fajne zakończenie frazy opłatkiem. No, tak. Widzicie, ale ona nie czaisz, że to jest improwizowane, czaisz? Było fajne. Kuba, nie, ono czaj. Ale jaka jest. Nie, nie wie, teraz tak nie widziałeś, że to jest improwizowane. Raczej bym tak nie śpiewała. Widać, że nie widziałeś, chyba za czaj, poczekaj. Trochę trudniej. Chyba, że później. No, generalnie powiedzmy, że taka postawa to nie jest taka prawidłowa postawa. Lepiej byłoby tak, o, w ten sposób. Jakby tak było zachowane i wszystko było tak jak teraz, to byłoby dobrze. Na święta, więc wróć na święta do domu, gdzie karpik. Gdzie kwiatnia, 12 dań, kapusta z grochem, a karpik jakiś taki z rzeki mulastej, w Olszą kupiony na promocji. Pan rzeźnik wziął. Patrzek się słodko uśmiecha, znaczy śmieje. Zaliczką folię oddał mi 6,50. Ona się śmieje, bo na ciebie patrzy. Na bańkę. Ale widzisz, że ty już nie możesz, nie znasz, koniec. Fajny. O matko. Oczywiście jest to trochę dla Beki. Natomiast początek, no nie, no. Myślę, no nie mogę tak słuchać. Tak jakby to było na poważnie.
I słychać było, że ten głos był faktycznie tak miękko ustawiony. Nie było to złe. W sensie widzisz? Potencjał. Jest potencjał. Sorry wszyscy, którzy chcieliście, żebym powiedziała, słyszysz? Karol, nie śpiewaj, ale jest potencjał. Czy ty to słyszysz? Jest dużo potencjału. Jest studnia potencjału. Studnia potencjału. Skręcacie się, chłopaki. Czy wszyscy to słyszą? Jest potencjał, jest duży potencjał, jest studnia potencjału. Przepraszam wszystkich, którzy mówili, pisali, Karol, proszę przestań śpiewać. Jest duży potencjał. Ile oni tego produkują? Massacration. Ale jest dużo produkujemy, to prawda. Ty śpiewasz. To jest dinozaur? Serca mego. Okej, okay, to jest ewidentnie dla Beki. O, ewidentnie. Chyba ty. Dotykać skóry chcę. Okej, okay, ale... O, widzisz? O. To nie jest też taka prosta umiejętność. Widzisz? W sensie, to nie jest takie łatwe. Proste. To nie jest takie łatwe. Czekać o dinozaurach w głowę. Żeby wiecie. Totalnie odwrócić brzmienie. Mówili pod sobą i zrzuć skórę tą ludzką. Pokaż cię łuski, pokaż pazury swe, bądź moją piękną brodą. Okej. Okay. Brodzałczycą? Okay. To powiem brodzałczycą, ale okej. Cześć, cześć. Karol nie ma pojęcia z tym, co robi, ale ja wiem, co on robi. Ale szczerze, to jest w tym filmiku najmądrzejsze zdanie, ponieważ ono jest w 100% prawdziwe. To się zgadzam, ma Gosia rację. W sensie, że jak śpiewasz, to nie pojęcia, masz pojęcia, co robisz, ale co robisz. Nie, ale wiesz, że coś robisz. Widzisz, o, docenia aspekt. No ona się śmieje z śmieszności piosenki, no to o to chodziło, nie? Kocham cię, nawet gdy nie widzę ogona. Okej, okay, to było trochę distortion. Małego trochę. Drapać cię chcę. Tak słyszałem, distortion małe. Weźcie mi tą Elę Zapędowską stąd. Kiedy pokażesz mi, jak zjadasz liście. 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 O, ludzie. Okej, okay, oni muszą mieć z tego mega duże frajdy. Masakra. To prawda. I w ogóle myślę, że... płaczę nocami. W ogóle właśnie tak. Właśnie, że w ogóle mamy i bardzo nie fajnie. Nie, no mamy, jest to, że mamy. Mamy, fajnie jest. 1275. Dawaj. Jak zachowywać się po powrocie do szkoły? Tak. Co? Spadam! A co, matko, to wysłali? Serio? Spadam! To wysłaliście? Nie, nie. Ale przeróbkę trzeba było wysłać. Przeróbkę. O nie. Jak Rogucki patrzy. O, to będzie źle. To będzie masakracja teraz. Siada tutaj, o nie. Trawa skuta, o nie. Podejdź, poznaj jej minę, Gosiu, to nie zmieniał być. Dzień wakacji na Podlasiu stacji. To było świetne. Bez sensu. Mam nadzieję, że on ma żadnego w uchu podkładu. Wydaje mi się, że nie. Nie, nie. Na Podlasiu. No a, dobra, słuchawka. Nie ma tam słuchawka. Mamy słuchawki, okay, żeby okay. się słyszeć, jesteśmy zdalnie tak, nagrywamy. Tak, to jest tylko... No ja dobra, nie miał bardzo nie miał w ogóle, wtedy nie słyszał podkład, bo smagał. Ale było a cappella i było cały czas tej samej tonacji. Słuchajcie, naprawdę potencjał, naprawdę potencjał. Nie ma tam dobrego nie. Nie ma tam. Nie ściemniam tutaj. To było dobre. No. 24. Ja myślałem, że to było straszne. Czyli koma, w której wszyscy się kuźwa śmieją ze mnie, chociaż jest dobra? No to kurwa. Ale Karol. Co ważne, moim zdaniem właśnie, to mówi osoba, która się chyba zna. Bo ja nie pójdę dobra, w muzykę. Dobra, dobra. Nie chcesz, to nie. Ja tylko mówię, ja wiem, że powinniśmy nagrać płytę, ale to, Karol, jak nie chcesz, to ja cię zmuszać nie, do niczego, że ci nie będę. Gra. Nie chodzi lećmy o zmuszanie. Dawaj. Niech, dawaj. Co jeszcze Gosi wysłał? To jest Radek? What? Co byście kuźwa wysłali? Są takie fajne piosenki, wydaje mi się takie dobrze zaśpiewane, a wysłacie te najgorsze, takie wiesz, yeah. Oknem śnieg, ja sam. Wiecie co? A to jest takie typowe strasznie, a to takie granie gitarowe typowe na maksa. Powiedziałem, wbrew pozorom te piosenki są nawet, i czekaj, dałem pauzę. Takie? Okej. Czyli tak, mamy poziom. Nie da się tego słuchać. Młot pneumatyczny. My jesteśmy tuż powyżej. Znaczy,
rzeczy, ale weźcie to troszeczkę pod uwagę. Nie ogłuchłam, w sensie żyję. Nie, ale weźcie to troszeczkę pod uwagę, że wszystkie te piosenki, każda jedna jest grana bez przygotowania, raz, na poczekaniu raz. I drugi raz, właśnie, i drugi raz byśmy jej już nie odtworzyli, bo Karol nie pamięta słów, które wypowiada śpiewając. Ani to, ani melodii bym nie pamiętał. Ani melodii byś nie powtórzył, ani ja pewnie akordu bym sobie nie przypomniał, w sensie do Mikołajków. A ty byś akordu sobie nie przypomniał. Te piosenki to jest moment w czasie, który jest naprawdę, on już nie wróci. Weźcie to troszeczkę pod uwagę, w szczególności Gosiu, ty też weź to troszeczkę pod uwagę. Troszeczkę weź to pod uwagę. Jest git, jest git. Okej, to było fajne. Tam ona. Ej, on jest dobry. Wow, mój ulubiony fragment. Ej, on jest dobry. Marudzicie, nie czaję. Marudzicie, nie czaję. To prezent jest. I wrócę i stanę u twych drzwi. Okay. Nie, ja już nie wiem, czy jest plus czy minus, nie wiadomo. Ale patrz, jak to zdanie brzmi, to jest tak, ale country. Nie, ale ta nie, jej mimika i odbiór tego jest w ogóle, robi mi dzień. I choinka. Dobra, nie czysto. Zaświeci znów. Wiem! No Karol, no ktoś ci po prostu mówi, ale widzisz. Nie, no przecież wiem, żartuję. No. Zaplanowane. Że wcześniej było zaplanowane, mieli skończyć, ale on jakby postanowił dalej śpiewać i nagle to nie było już zaplanowane. Nie, okay, to jest zawsze jest odwrotnie. Zawsze robi jeden akord i ja wtedy wiem, że jeszcze śpiewamy. No. Dawaj, jeszcze jakoś jedno i lecimy do końca. Fajnych. Połowa była znowu zaśpiewana takim z tym holdem i z tym delicate distortion, więc jakby to już jest trochę znak rozpoznawczy Karola. Plus kolejna rzecz stylistyczna, którą Karol robi prawie że non-stop, ma tendencję takiego lewactwo? Wyrzucenia powietrza tuż po tym, jak zwalnia ten hold. I to jest właśnie trochę... Ty stary, słuchaj i wyciągaj wnioski. Zapisuj notatki jakieś, wiesz. A ja nie zrozumiałem w ogóle, o co chodzi. W którym momencie ja wypuszczę to powietrze? Po holdzie. Nie, ja nie umiem. No właśnie. Gosiu, ja nie umiem. Bardzo dobrze. Gosiu, ja nie umiem. Nie, Gosiu, nie. Okej, okay, chwieje. Dobra, okej. Okay. Myślę, że Bodek chciał trochę tak na żarty, a jednocześnie nie chciał wypaść kiepsko, chciał, trochę żeby tak. było czysto. Dobra jest. Trochę albo. No. Albo totalnie robisz tak byle jak, albo no dobra, tak. No to, tutaj było to jest tak, dobra uwaga. Bodek chciał, dobra uwaga. Albo. Byle jak, ale żeby wyszło dobrze. To prawda. I tak wyszło średnio. Ale ci podsumowała całe twoje życie. Nie, żartuję. Tylko na żarty trochę nie. I zyskiwał klarowność. Na raz, dwa, trzy. Mieszkanie dwupokojowe. Po 5000 na głowę. Okej, ale on ma freestyle. Kupi to mieszkanie z balkonem. Dobra, chwila, okej. Daję to w ogóle nie jest jazz, ale Karol... Nie, co będzie? Chociaż to w ogóle nie jest jazz. Najlepsze podsumowanie jazzu z deweloperami. Gosia jest super, bo Gosia tak, najpierw się śmieje, myślisz fajnie, a potem od razu totalnie patrzy, a to w ogóle jest jazz. No to jak Ela Zapędowska, wiesz, jest fajnie, ale jak trzeba przywalić, to przywalić. Pacia, zapłaci nam. Tkami. Dobre, okej, okay, nie, to już, tak. Karol miał frajdę, Włodek już mam. Już nie mógł, tak to było. Ale. Ale. No pokazał. Lubię ten luz w robieniu z siebie durnia. Ale taki what? Fajny. Ej, Gosiu, Gośka, szanujmy się. My wcale nie robimy z siebie durni. To jest poważny program, zresztą mamy dużo widzów na potwierdzenie tego, mogliby ci napisać spokojnie w komentarzach. To jest, ja lubię ten program, szczególnie dla newsów go oglądam. Dobra. Tutaj proszę, zaprezentuję wam ostateczną moją ocenę. Oceniam Karola pod względem potencjału 10 na 10, bo potencjał ma. Potężny. Najbardziej lubię to robić w życiu, marnować swój potencjał. Wszystko trzyma się w tonacji, jest kreatywny, na bieżąco wymyśla melodie i słowa, także potencjał jest duży. To jednak wiedziała. Okej, dobra. Śpiewania, powiedzmy, oceniam. 6,5, 7. A, 6,5. Jest to powyżej średniej. Powyżej średniej.
ale to jest tak, akurat czystość jest na pewno do wypracowania. Pod względem brzmienia głosu jestem mile zaskoczona. Myślałam, to nie że mam pojęcia w ogóle. Myślałam, że... To tego nie da się ocenić. Brzmienie to jest brzmienie. Nie, nie no, zmiana głosu tak da się ocenić, czy możesz zmienić. Ton swojego głosu. No to mam go, nie? Czaisz. I umie też nie ucz gości, dzieci robić. No jak? Zależy się od potrzeb. Gościa nie ma dzieci na bank. Oceniam to na jakieś, powiedzmy, 7,5-8. No co? Też co jest na 8? Ale co? No ja moim zdaniem to nie da się tego ocenić. Znaczy ja się nie znam, nie, ale jakby okej. Okay. No dobra, dobra. Dobra, nie jest źle, ale w każdym razie 10 na 10, Karol, jeśli chodzi o potencjał, czy ty to w ogóle... Czy w ogóle... Byłeś kiedyś w podstawówce, jak się dzieciom dawało medale za udział w biegu, żeby im się więcej chciało? Gosia jest nauczycielką i Gosia daje punkty za to, żeby się komuś chciało. I ja to doceniam i dziękuję ci, Gosia. To jest przecudowne i w ogóle to jest przemiłe, że mnie że cię chciało w ogóle mnie oceniać. I to jest przemiłe. A ty mnie oceni jeszcze, proszę. Ja oceni w tych trzech kategoriach. Ja cię zawsze, Karol, oceniałem bardzo wysoko, ma potencjał. Już pomijam potem potencjał, ale jeśli chodzi o śpiew i ten... Ja, znaczy, ja słyszę tam pewne jakieś tam niedociągnięcia, ale to też dlatego te niedociągnięcia są, że kurde. Ja się założę, że niedociągnięcia by były nawet u profesjonalnych wokalistów, którzy nie mają, wiesz, 20 prób na zaśpiewanie wszystkiego, tylko na przykład jedną w trakcie improwizowania i jeszcze wymyślanie linii melodycznej w trakcie śpiewania, więc tu bym pewnie nie był taki surowy, jakby dać Karolowi, wiesz, studio i cały dzień do szlifowania linijek, to by było. Więc ja bym tak, Karol... Tylko żeby nie przyszedł, nie? Między 8 i 9 na 10 bym cię ocenił, tak żeby było wysoko, ale żeby ci woda jeszcze sodowo nie uderzyła do głowy, żebyś sobie pomyślał, że... Wiadomo. No, wiadomo. Jestem przekonany, że ci wszyscy, którzy z takim namaszczeniem pisali i do Gosi, i zawsze no. W komentarzach pod telefon, żeby Karol więcej nie śpiewał, ale nie, ale też dostali jakby w podzięce, dostali cały odcinek o moim śpiewaniu. To są, ja lubię te odcinki najbardziej, bo to są tak, odcinki o telewizorze, o autach, teraz o śpiewaniu. Lubię te odcinki, one są takie, wiadomo, że jest o czymś, nie? Bo ludzie nam zarzucają czasem, że się nie trzymamy tematu. Teraz wiadomo, że o czym jest ten odcinek. Tego prawda. Dziękuję pięknie za oglądanie tego odcinka. Trzymajcie się, widzimy się już jutro. Pozostańcie. Lekko. Niczy. Ale to nie jest jazz, Karol. To nie był to nie jest jazz. To jest, wiesz.